14 przyprowadzono kilka grup dzieci. Po rozebraniu, widząc wkoło siebie krew i trupy, wśród strzałów rzuciły się z jękiem do Rosenbauma, prosząc o litość. Ubrany w oficerki, kopał dzieci, mniejsze brał za nogi i rozbijał o drzewa. Doły pulsowały od ofiar, jednak zasypywane były bez dobijania. Szaty wietrzy kula. My tu oto w tej krainie, zawieszonej na sprężynie, pracujemy i żyjemy, i lotkowość budujemy. La 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 la. Wysoki, smukły brunet o ciemnych oczach, w wieku około 23 lat. Pochodził z Tyrolu. Jego pasją były konie i architektura. Często chodził w mundurze i kapeluszu tyrolskim. Cierpiał na iszjas. Kiedy pojawiał się powozem, oznaczało to, że dokucza mu choroba i stawał się szczególnie niebezpieczny. Masakrował wtedy ludzi. Zwykle wyznaczał ich potem na strzelnicę. Untersturmführer SS Rosenbaum był komendantem szkoły SS założonej w Rabce w willi świętej Teresy przy ulicy Słonecznej. Kształcono tutaj w systemach śledztwa, w mordowaniu, torturowaniu. Doktor Szczukową, właścicielkę willi, aresztowano i wywieziono do Oświęcimia, skąd już nie wróciła. Dzisiaj w willi mieści się zakład dla dzieci niewidomych i upośledzonych, prowadzony przez zakon sióstr franciszkanek. Thank you.
planecie jak piąsteczka żyje dziwna gromadeczka. Na planecie jak cebula płaczą skrzaty wietrzy kula. Tutaj oto w tej krainie zawieszonej na sprężynie czas jako cór szary płynie, księżyc za chmurami ginie. Umierały tu całe rodziny. Doły pulsowały od ofiar, jednak zasypywane były bez dobijania. Często kluczem do skazania na śmierć były rude włosy, otyłość czy noszone okulary. Rodzina Rosenbaum musiała umrzeć, bo nosiła to samo nazwisko co komendant. Raz na tydzień dokonywano eksperymentów z gazami sporządzonymi w szkolnym laboratorium. Tu między innymi próbowano działania cyklonu B przed masowym jego zastosowaniem w obozach zagłady. Strzelnice wybudowali więźniowie w lesie za budynkiem. Odbywały się tutaj zajęcia praktyczne. Ostre strzelanie do celów ruchomych i nieruchomych z różnych broni. Celami byli żywi ludzie. Cel nieruchomy musiał stać pod drzewem, a uczeń strzelał do punktów nakreślonych przez instruktora kredą na ciele ofiary. Cel ruchomy musiał wybiec z bunkra, przebiec od jednego wału strzelnicy do drugiego, odległość 9 metrów. W tym czasie uczeń musiał trafić w białe koło o średnicy 25 cm przyczepione do biegnącego. Thank you.
stolik, krzesła, na których siedzieli SS-mani. Na stoliku stała wódka, wykopane doły, rozbierające się ofiary. Jeden z mężczyzn uniósł się krzykiem, ale wzięła go za rękę córeczka ze słowami: tatę, idziemy do siódmego nieba.